Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Night zaprasza Wojak. Naszym gościem Grzegorz Proksa, witaj Grzesiek. Witam serdecznie. Grzesiek, powiedz, jak wygląda twoja sytuacja obecnie? No masz pas Unii Europejskiej, jakie plany na najbliższe miesiące, na najbliższe kilka miesięcy? 4 tygodnie temu rozpocząłem współpracę z trenerem Fiodorem Łapinem. Tą współpracę kończymy teraz, cały ten cykl przygotowawczy kończymy teraz startem w Walii za tydzień. No a później będziemy się starać o pojedynek, o mistrzostwo wagi średniej, mistrzostwo Europy oczywiście. Gdyż no teraz w ten weekend chyba Sylwester lub przyszłym boksuję z Oralem. Awansuję automatycznie na drugie miejsce w rankingu, jestem aktualnie trzeci. Przed nami jest tylko Spada, który na dzień dzisiejszy nie wykazuje w ogóle aktywności. Nie wiem dlaczego jest przede mną. Dlatego no, będziemy się starać. Ja utrzymuję oczywiście aktywność, stąd ta walka szybka, żeby być może ta walka pozwoli nam skoczyć nad Włochem. No ale to się okaże, zobaczymy. Grzesiu, a powiedz, Fiodor Łapin. Dlaczego Fiodor Łapin? Bo tak ostatnio wszyscy lgną do tego trenera. To jest jedyny trener w Polsce? Czy... Bo tam widziałem cię na treningach też z Andrzejem Gmitrukiem, ale ta współpraca jakoś tak szybko się, nie wiem, czy skończyła, czy ona w zasadzie się nie zaczęła, bo tam było kilka tylko fotek, jakaś relacja krótka, a teraz Fiodor Łapin, to już tak na poważnie. Znaczy nie, no, z Andrzejem trenowaliśmy 4 miesiące i wtedy Andrzej pracował z Tomkiem i to był jego priorytet. Ja to szanuję całkowicie. No i pracował z Tomkiem. Ja byłem tam, można powiedzieć, troszeczkę patrzyłem z boku i podziękowałem. Owocna współpraca. Natomiast no, później trenowałem sam, przygotowałem się sam do pojedynku w swoim gymie. No, do pewnego poziomu to wystarcza. Natomiast, no, żeby przeskoczyć pewien level, do którego ja uważam osobiście, no, jestem zdolny do tego, żeby go przeskoczyć. Jest jednak potrzebny trener i współpraca. Pierwszy tydzień już pracy z Fiodorem Łapinem bardzo dokładnie mi to uzmysłowił, jak daleka droga jeszcze do tego, żeby poprawić. No, są to mikrobłędy, ale właśnie te malutkie szczególiki świadczą o całości później w ringu. A powiedz, bo kiedy możemy zobaczyć, a jeszcze mi powiedz, a kiedy możemy cię zobaczyć w ogóle w ringu najbliżej, czy to będzie w ogóle na telewizji polskiej transmitowane, bo takie były głosy, że może TVP zacznie pokazywać twoje walki, no ostatnio zaczęli inwestować w boks, Jonak się pojawił, no a kiedy Grzesiu Proksa? Znaczy tak, no program był taki, że zarówno ja, jak i Damian, jak i Albert Sosnowski mielibyśmy okazję pokazywać się właśnie na galerii TVP. Na razie nie rozmawiałem na ten temat z agentem, ponieważ no, jest na wakacjach, ale po jego powrocie, po mojej walce siądziemy i zobaczymy, jak tam wygląda, jak TVP się określiło do dalszej współpracy. Ja oczywiście no, bardzo bym się cieszył z takiego, tym bardziej, że Damian dobrze zaboksował, pokazał się szerszej publiczności, wypadł znakomicie, wygrał z bardzo dobrym zawodnikiem, po prostu obnażył jego słabe punkty idealnie. Także no ja liczę na to, że również i my będziemy mieli możliwość pokazywania się dalej właśnie w szerszej publiczności przez TVP główne lub sport, cokolwiek. Ta walka teraz, którą będę toczył, będzie z pewnością pokazywana na Sportklubie, jest ona dostępna na platformie N. Tak jak moje ostatnie chyba walki z 3 lat były wszystkie na Sportklubie. A powiedz, bo Fiodor Łapin w twoim narożniku. Dlaczego Fiodor Łapin? Bo na to pytanie mi nie odpowiedziałeś. Dlaczego akurat on? No bo tak, Albert Sosnowski to samo. Mamy teraz ciebie. No właściwie tak, Damian Jonak no to wrócił jako taki syn marnotrawny, można powiedzieć, z dalekiej podróży, może niedalekiej, bo też walczył na Śląsku, jedna gala, nie walczył na Śląsku, miał walczyć na Śląsku, nawet nie zawalczył, wrócił teraz pod skrzydła Andrzeja Wasilewskiego. I jak to wygląda z tobą? Bo tak wszyscy lgną do Andrzeja Wasilewskiego, do tej grupy Knockout Promotion, z czego to wynika? Ta klasa Fiodora Łapina jest tak wysoka w twojej ocenie, że to jest trener, który Grzegorza Proksę doprowadzi do Mistrzostwa Świata, tak jak Krzysia Włodarczyka? To znaczy, ja mogę oceniać tylko fakty, a fakty są dla mnie no tak, jak je widzę po prostu. Pracowałem przez ostatnie 4 tygodnie z Fiodorem Łapinem i jego podejście jest po prostu dla mnie no, idealne, wymarzone. Właśnie takiego kogoś szukałem, kto w pełni się zaangażuje w pracę, który jest ze mną na sali, często sam na sam. Możemy poprawić różne elementy. No mnie niestety brakuje troszeczkę cierpliwości, ale wracając do twojego pytania. No wiadomo, no, trenuję z Fiodorem Łapinem, natomiast cały czas moim promotorem jest Krzysztof Zbarski. To, że mamy... Także mamy dwóch, jak gdyby mówimy o dwóch różnych postaciach, tak?
Natomiast poprosiłem Krzysztofa, żeby jednak zapytał trenera Fiodora, czy jest możliwość współpracy, bo wiem, że jest bardzo zapracowany, ma sporo zawodników. No a wiadomo, że trener Fiodor Łapi słynie z tego, że nie bierze sobie podstrzeliwa tylko po to, żeby było coś na chwilę, byle jak i tak dalej, tak? Tylko po to, żeby zrobić coś dobrze, co oczywiście no, łatwo zawsze od razu wyłapać. No i muszę przyznać, że może owoce z naszej współpracy nie będzie widać jeszcze teraz na tej walce, ponieważ to jest za krótki okres, a za dużo błędów jest do poprawy, ale myślę, że w przeciągu kilku miesięcy będzie coraz lepiej. Ale Grzesiu, bo ty jesteś jednym z najbardziej utalentowanych zawodników, nie ma co ukrywać bez względu na twoją skromność, jesteś jednym z najbardziej utalentowanych polskich zawodników. Proste pytanie, Grzegorz, kiedy będziemy mogli zobaczyć cię w walce o duży tytuł, to jest raz i dlaczego właściwie Sport Club, bo tak, mówisz TVP, Albert Sosnowski miał być też na TVP, teraz słyszymy, że Orange Sport. Zobaczycie szersza publiczność, bo walczysz naprawdę efektownie i powiem szczerze, szkoda mi tego boksu marnować, nie obrażając tu stacji Sport Club, ale no nie jest to stacja tak bardzo oglądana jak pozostałe stacje zajmujące się boksem zawodowym. To znaczy, no to jest również czynnik, do którego ja nie chcę się mieszać, ponieważ no, chciałbym się skoncentrować całkowicie na trenowaniu i na robieniu postępów. To jest mój cel. Tymi sprawami zajmuje się tak naprawdę Krzysiek Zbarski, mój agent i to pozostawiam jemu po prostu. To jest też nie wszystko jest zależne również od niego, no bo wiadomo, jak telewizja powie Polska, że na razie w ich programie nie chcą promować boksu, no to nikt nie jest w stanie, czy to będzie pan Andrzej Wasilewski, czy to będzie pan Andrzej Gmitruk, czy pan Krzysztof Zbarski. Nikt nie jest w stanie tego przeskoczyć, prawda? Także no zobaczymy. No, ja czekam na swoją szansę, a jeśli ją dostanę, to z pewnością wykorzystam. Czego ci życzyć teraz, Grzesiu, na następne miesiące? No, utrzymania wagi do przyszłego tygodnia i owocnej współpracy z trenerem Fiodorem Łapinem. Chyba dużo cierpliwości, ponieważ tych błędów się troszeczkę nawarstwiło przez ostatnie tygodnie, które ja popełniam, które sam czuję po prostu, że źle robię, no ale jednak automatyzm w pewnych momentach działa bardzo, no, jest czymś naturalnym, także trzeba cierpliwości i pracy. Ja ci życzę tej wagi, życzę ci, żeby tak jak w Anglii pokazujecie telewizja Sky, to żeby pokazywało cię TVP i mogli zobaczyć cię wszyscy kibice boksu albo ci, którzy nie interesują się boksem, bo jesteś świetnym zawodnikiem, tu nie ma co ukrywać. No, bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich swoich kibiców. Pozdrawiam, dziękuję. Dziękuję. Dzięki. W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest.